Witajcie, kochani, witajcie. Mamy 22 lipca 2024. No, ciągle jeszcze mamy tę energię pełnik Księżyca w koziorożcu, 29 stopni. Ten stopień krytyczny, przypominam, a więc rzeczy się kończą. Także koziorożec, który dotyczy rządzących. Korporacyjnych CEO, wielkich ludzi, plus gdzieś tam bankowość, bankierzy, finansiera i tak dalej. Pełnia księżyca pokazuje. Księżyc to uczucia, woda, wszystko to macie za mną. Ona rozpościera skrzydła, tak jak i ten ptak, i mówi na wszystko, jestem gotowa. Idziemy w stronę bramy lwa 888. Trzecia ósemka to rok 2024, uniwersalny rok numer 8. I jeżeli jeszcze dodamy o godzinie 8 rano, czy 8 wieczorem, niesamowita moc, to jest epicentrum, tak naprawdę już tę energię będziemy mogli odczuwać od 28 lipca do 12 sierpnia ale to epicentrum to jest 8 8 8 wszystko jest możliwe wszystko jest możliwe w tym czasie silne działanie syriusza który jest bardzo blisko ziemi Silne oddziaływanie. I w związku z tym, i co ja czuję, to cuda mogą się zacząć dziać. Ale i także może być dalszy ciąg polecenia tych głów, czyli coś się nagle kończy. To się idzie w inną stronę. To jest to, co ja czuję. I dostałam wiadomość, otrzymałam wiadomość dzisiaj rano od znajomego z Polski, który pyta mnie pozdrawiam serdecznie który pyta mnie kto będzie prezydentem w Stanach Zjednoczonych. I może odpowiem tak? Zapytałam aniołki. I otrzymałam odpowiedź, która mnie zaszokowała. Do tego stopnia, że. Postanowiłam przestać zajmować się tym tematem. Bo kiedy zapytałam czy mogę podzielić się ze wszystkimi. Słuchaj swojej intuicji. Może jeszcze za jakiś czas. Więc wyczuwam, że rzeczy muszą iść własnym torem, torem przeznaczenia i nie ma co wyprzedzać faktów. To, że w ogóle nagrywam ten filmik. Ja jest jedna osoba, której to powiedziałam, co usłyszałam, i mam nadzieję, że ta osoba zatrzyma to dla siebie. I też pozdrawiam. Natomiast zapytałam, czy mam w ogóle nagrać tę wiadomość dla Was? Czy jest ok? No bo pełnia księżyca pokazuje. 29 kończy się, więc dlatego ja. Na razie przestanę mówić. Niech się dalej rzeczy rozwijają, jak się rozwijają. Niech mają miejsce, jak mają miejsce. Jest tu w tym wyższa mądrość, słuchajcie. No, ludzie muszą się przebudzić do różnych spraw, dowiedzieć się o różnych sprawach. Ja już sama dowiedziałam się i to nie wygląda wszystko tak kolorowo, jak mi się na początku nawet wydawało, więc powoli to wszystko będzie wychodzić. Tylko wygląda na to, żeby tej ostatecznej wersji w ogóle nawet o niej nie mówić, bo jeszcze ona do końca, nawet na 100%, może nie być pewna. Ale czy Wam mam powiedzieć, pokazuję Wam trzy wiadomości od Archanioła Michała, które dla mnie osobiście wyszły, kiedy zapytałam. To jest to czas na podjęcie akcji, pomogę Ci na każdym kroku. Otwarte drzwi, żeby jak najbardziej widzicie tak, jak ptak ma rozpostarte skrzydła, ona rozpostarte skrzydła, takie drzwi są otwarte szeroko, jasność, jak najbardziej, droga do światła, powiedz, co masz powiedzieć. I zaufaj swoim aniołom, no bo było, okej, okay, no aniołowie mi mówią, jak jest. Ja nigdy nie poddaję wątpliwości, ja mogę do końca może czasami nie zrozumieć, i to się może zdarzyć, co aniołowie mówią, bo ciągle człowiek myśli, no przebudzony, ale ciągle myśli, czasami w tym świecie fizycznym, jak jest, jak może być, a tymczasem jest jeszcze wielowymiarowość, prawda? I tak należy myśleć i tym się kierować. I tu mnie przypominają, no, co Ci powiedziały anioły. Zaufaj im, że to jest. Prawda. I zaufaj, także tu pisze, że niebiosa mają idealny plan. Więc istnieje plan, istnieje już, co ma się wydarzyć, jak ma się wydarzyć. Widzicie, czasami o pewnych rzeczach nie powinno się zawczasu wiedzieć. No, i 29. Archaniołek Michałek mówi: Nie panikuj, no bo ja faktycznie mnie to trochę os postawiło w stan osłupienia, to co usłyszałam. Nie jesteś na niewłaściwej drodze, to jest tylko ten taki trudny start no, z otrzymaniem tej wiadomości. Zaufaj. Z tego, co po prostu będzie, z doświadczeń, co się będzie działo po kolei. ok? A więc bądź na tej drodze, którą sobie człowiek postanowił. I. Jedynka na początku. Początek. Potem 36. Katalizator trójka, szóstka, wewnę wewnętrzny balans. I razem dziewiątka zakończenia, ale także humanitaryzm. I 29, wybór, no, to, co lepsze dla ludzkości. Razem jedenastka, bądź liderem nieowcą. Energia Pana Jezusa, uzdrowiciela, nauczyciela, siły wyższej. Bo Pan Jezus to, tak, możemy sobie myśleć różnie o Panu Jezusie, ale to był syn Boży, który pojawił się po to na ziemi, żeby ludziom pokazać, Bezwarunkowo miłość, wiary w cuda, uczyć tej prawdziwej miłości do bliźniego, wiary w Boga. Więc definitywnie Archanium Michał mówi: wszystko jest ok, idź do przodu, idź do światła, na wszystko jest idealny czas. Niczego nie przyspieszać, Niczego nie popychać, nie manipulować, tylko niech się dzieje wola nieba w tym wypadku. No, dla mnie, jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć, co było w kartach anielskich, jakie otrzymałam wiadomości. Tak czułam, że nie powinnam i gdyby nie to pytanie, które otrzymałam, to bym nie pytała, ponieważ ja czuję, że wszystko powinno się rozwijać po to, ludzie się przebudzają, ludzie rozumieją coraz więcej. Ludzie zadają pytania, ludzie mają uszy, oczy otwarte, dlatego pewnych spraw, które są ogromnie istotne i ważne dla ludzkości, nie tylko dla jednej osoby, chociaż i one są oczywiście ważne. I to to jest ok, żeby wiedzieć, co trzeba wiedzieć, co nie trzeba, ciągle może być problem, żeby znaleźć właściwą odpowiedź. A ja na siłę nic nie lubię robić. To co do mnie przychodzi, więc mam nadzieję, że odpowiedziałam, nie odpowiadając konkretnie. Co to będzie? Mam nadzieję, że zrozumieliście moje przesłanie w tym pełnie, pełnie cudowną księżyca, ta brama lwa. Myślimy pozytywnie, idziemy w pozytywnym kierunku. Nie kłócąc się, nie denerwując, nic na siłę, tylko po prostu, będąc w tej cudownej wibracji wysokiej, która jest tylko miłością nie strachem, ale prawdziwą, bezwarunkową miłością. Buziaczki, uściski. Uuu, kocham Was bardzo, trzymajcie się. I pa.